kierownik działu sportu, rekreacji i marketingu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach, pan Kamil Klimek, jest moim oraz państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Spotykamy się tutaj, ponieważ przed nami naprawdę atrakcyjna sportowa impreza w regionie. RESO 10,5 Miejskie Święto Biegania. Tak naprawdę niebawem, za 2 tygodnie, Suwałki staną się sportową stolicą Polski. Tak, to będzie niezwykle intensywny weekend. Już tak naprawdę rozpoczęliśmy końcowe odliczanie i tak jak słusznie pan redaktor zauważył, myślę, że śmiało można powiedzieć o Suwałkach, że będzie to bez wątpienia sportowa stolica Polska. Liczba tych wydarzeń w jednym weekendzie, długim przypomnę, czerwcowym weekendzie, no, rzeczywiście pretenduje nas do tego tytułu, a przypomnę, że tylko są to Mistrzostwa Polski, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Mistrzostwa Polski w wielobojach i sztafetach, RESO Suwałki 10,5 Miejskie Święto Biegania, trzecia jego edycja w tym roku w formacie dwudniowym, ale też bardzo ważne wydarzenie, które będzie nieopodal Suwałk w przystani Stary Folwark, regaty o puchar prezydenta miasta Suwałk w klasie kadet i w klasie optymist i zaznaczę tylko, że są to eliminacje do Mistrzostw Świata, które w tym roku odbędą się w Niemczech. No, wszystko zapowiada się naprawdę pieczołowicie emocjonująco. W tym roku w programie RESO 10,5 nowości. Nowości. Dużo nowości, między innymi z uwagi na to, że grono partnerów nam się powiększyło, ale również dodaliśmy kolejne wydarzenie, jak już wcześniej wspomniałem, zmieniamy troszeczkę formułę i jest to formuła dwudniowa, ale może najpierw w skrócie o tym, co będzie czekało nas 2 czerwca. W tym roku zaczynamy o godzinie 17, biegami pełnymi energii, są to biegi dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów. Natomiast tak naprawdę o godzinie 17 nasze miejskie święto biegania rozpoczną najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Oto będzie bieg przedszkolaków, symboliczny dystans zaledwie 150 metrów. Do pokonania oczywiście indywidualnie, ale biorąc pod uwagę wiek naszych młodych uczestników, wskazana jest również pomoc rodziców i to nie tylko chodzi mi tutaj o fizyczne przebiegnięcie, ale przede wszystkim gorący doping. Mamy również o godzinie 18.30 wyjątkowe wydarzenie, bieg integracyjny z uwagi na fakt, że w tym roku naszym partnerem społecznym, jednym z dwóch, jest niepubliczna szkoła podstawowa terapeutyczna Bajka, na rzecz której będziemy zbierać środki. Drugim naszym partnerem jest Salos Suwałki, który towarzyszy nam w Miejskim Święcie Biegania już od pierwszej edycji. Natomiast jeszcze kilka słów na temat bajkowego biegu. O godzinie 18.30 symboliczny dystans, to zaledwie kilometr do pokonania. Wszyscy mogą wziąć udział, zachęcamy gorąco. Chcemy pokazać, że bajka, problem bajki, problem uczniów tej szkoły, jest to nasz wspólny problem, dlatego jesteśmy tego dnia razem. Wszystko tutaj pod bardzo ciekawym hasłem Razem dla Autyzmu. To takie bardzo budujące, integrujące. Tak, oczywiście. No, problem, jeżeli tak mogę to ująć, problem autyzmu dotyka wielu mieszkańców naszego miasta. Bajka tutaj bez wątpienia wykonuje świetną pracę z dziećmi i z młodzieżą, dlatego tym bardziej ta pomoc właśnie 2 czerwca jest jak najbardziej wskazana, a myślę, że suwalczanie wielokrotnie to udowadniali, że są mieszkańcami, są ludźmi, są społeczeństwem o głębokim, gorącym sercu, więc 2 czerwca ta pomoc na pewno będzie widoczna. Ciekawie bardzo wygląda ten bieg śniadaniowy, ponieważ zagospodarowano wyspę. Wyspa powstała naprawdę, no, niewielki jeszcze kawał czasu temu. Tutaj można powiedzieć, że gdyby nie ta wyspa, to tego biegu, no, raczej by nie było, prawda? Do tej pory wyspa kojarzy się ze spacerami, spędzaniem czasu, rowerami niekoniecznie, no ale bieg... Nie ulega wątpliwości, że do Suwałk przyjedzie wiele osób spoza regionu. Chcemy pokazać miasto z jak najlepszej strony. Nie ulega wątpliwości, że takim miejscem niezwykle urokliwym, niezwykle można powiedzieć bajecznym, tutaj w nawiązaniu oczywiście do tego, co przed chwilką powiedziałem na temat współpracy z bajką, jest wyspa na zalewie Arkadia. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy troszeczkę wydłużyć nasze miejskie święto biegania. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, jeszcze raz wspomnę, najlepsze miejsca, ale też dać szansę tym osobom, które przyjeżdżają do nas spoza regionu, żeby troszeczkę na dłużej się zatrzymały w Suwałkach, bo
Nasz bieg rozpoczyna się oczywiście, główny bieg, późnym wieczorem, więc to się wiąże z noclegiem, a w związku z tym następnego dnia zapraszamy wszystkich na śniadanie. Tutaj podkreślę, już nie będzie żadnej rywalizacji, to jest typowy happening, biegniemy zaledwie 3 km, spotykamy się na placu Marii Konopnickiej i kończymy to śniadanie biegacza. Tutaj nie będę ukrywał, spotykamy się na dobrej suwalskiej jajecznicy. Jak wyglądają zapisy do RESO 10,5 Miejskiego Święta Biegania? Jakie warunki musimy spełnić? Co do Miejskiego Święta Biegania, co do zapisów, będzie to naprawdę edycja rekordowa. Z roku na rok ta frekwencja nam rośnie. W chwili obecnej grubo ponad 400 uczestników. I to nie tylko oczywiście uczestnicy z Polski, spoza naszego regionu, ale także goście tutaj ze wschodniej granicy. Mam na myśli obywateli Litwy, ale Łotwy, Niemiec, Francji, Kenia, nawet egzotyczne Maroko. Także lista się powoli zapełnia. Tutaj chciałbym zaapelować jednocześnie do osób, które odkładają decyzję na ostatnią chwilę. Pewne limity mamy wprowadzone, w związku z tym, że już dobijamy do tych limitów powoli, proszę nie zostawiać naprawdę decyzji na ostatnią chwilę. A tak jak rozmawiam z wieloma osobami, wiem, że jest mnóstwo osób, które się jeszcze nie zapisały, a chcemy z wami wszystkimi spotkać się 2 czerwca. No właśnie, i z pewnością jest dużo takich osób, które zastanawiają się, takich typowych nowicjuszy, typowych takich sportowych laików. Czy tutaj Ośrodek Sportu i Rekreacji w jakikolwiek sposób organizuje może jakieś takie rozbieganie, takie treningi? Naturalnie, już w zasadzie od pierwszej edycji wspólnie z naszym partnerem RS Europa Service, który jest sponsorem generalnym tego biegu, wdrożyliśmy taki projekt Biegaj z RS-ą, niedzielne poranki biegowe. Spotykamy się w każdą niedzielę na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego 17, czyli dosłownie na tym samym, w którym będą rywalizować najlepsi lekkoatleci w Polsce. I przygotowujemy się. Prowadzą te zajęcia trenerzy biegowi, ale nie tylko. Także zarówno myślę, że amatorzy, jak i bardziej już zaawansowani biegacze dzięki tym zajęciom będą mogli jeszcze bardziej przygotować się i to nie tylko do Miejskiego Święta Biegania, ale również do innych biegów, które gdzieś tam w ich kalendarzach biegowych na ten sezon widnieją. Jak najbardziej warto więc zaplanować sobie dłuższy urlop, będzie ku temu okazja, no i zatrzymać się w ten długi czerwcowy weekend, mówiąc tutaj tak króciutko, na stacji Pogodne Suwałki. Przypomnijmy raz jeszcze program, pokrótce, RESO 10,5 Miejskie Święto Biegania, regaty, a także Mistrzostwa Polski. Dokładnie. Rozpoczynamy 1 czerwca regatami w Starym Folwarku. One potrwają do 3 czerwca. W Suwałkach natomiast główną areną 1 czerwca będzie stadion lekkoatletyczny. Tam rozpoczną się o godzinie 10.50 właśnie Mistrzostwa Polski w wielobojach i sztafetach. 2 czerwca zakończą się około godziny 16.30. Na deser bardzo emocjonująca rywalizacja sztafet 4x400 w kategorii Open. A już o godzinie 17 przenosimy się na plac Marii Konopnickiej no i rozpoczynamy Miejskie Święto Biegania. A w tym roku jest niezwykle bardzo fajna okazja. Myślę, że to jest również świetna okazja do kibicowania i przekonania do tych osób, które jeszcze się zastanawiają, czy biegać, czy nie biegać, ale te osoby, które ewentualnie jeszcze w tym roku będą z tym zwlekać, to zachęcam do włączenia się w doping, bo przygotowaliśmy tutaj wiele atrakcji. Ano między innymi 4 muzyczne punkty kibicowania. Zlokalizowana jeden z punktów na placu Marii Konopnickiej, drugi u zbiegu ulic Chłodnej i Kościuszki przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, która jest naszym partnerem, oraz na rondzie przy ulicy, u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Gabriela Narutowicza. Mamy przygotowane konkursy dla kibiców, zachęcamy tutaj grupy zorganizowane, mam na myśli rodzinę, znajomych, przyjaciół. Mamy również taką kategorię i zachęcamy do udziału wszystkie placówki oświatowe, jak również organizacje pozarządowe. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie RSO Suwałki Bieg, jak również Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, a jest o co walczyć, bo przygotowaliśmy naprawdę fantastyczne, integrujące nagrody. Panie Kamilu, tak na zakończenie z czystej ciekawości zapytam. Pobiegnie pan?
No ja niestety z uwagi na fakt, że występuję przy tych imprezach w roli organizatora, to niestety, ale jestem pochłonięty obowiązkami. Mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki czas w Suwałkach, że z przyjemnością będę mógł sobie wystartować w biegu. Co prawda jakieś tam doświadczenie w biegach mam, nawet mam na koncie przebiegnięty maraton Orlen Warsaw w 2015 roku. Gratulujemy. Dziękuję, natomiast no, już od 2 lat mam pewną przerwę w tych zawodach i mam nadzieję, że już niedługo powrócę na biegowe ścieżki i między innymi uda mi się pobiec w Suwałkach. Trzymamy serdecznie kciuki i zapraszamy. Przypomnę, kierownik działu sportu, rekreacji i marketingu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach, pan Kamil Klimek, był gościem Radia 5. Tematem rozmowy RESO 10,5 Miejskie Święto Biegania. Panie Kamilu, powodzenia życzę i bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na ten długi czerwcowy weekend. Jak słyszeli Państwo, atrakcji nie brakuje. Spotkajmy się 1, 2 i 3 czerwca w Suwałkach. Atrakcji naprawdę jest co niemiara.